stawiano na mnie od najmłodszych lat i pokładano wielką nadzieję, że odrodzę wymierający już ród. Czy mogę powiedzieć, że zawiodłem? Cóż, mam na karku już 90 lat, a nie spłodziłem dziecka. Ba, nawet się nie ożeniłem. Gdy to piszę, jestem w Greenhook. Mały motelowy pokój jest moim domem. $10 za noc to uczciwa cena jak na warunki, w których przyszło mi żyć. Za oknem szaleje wichura stulecia przez ten pieprzony wulkan. Jedna góra z lawą niszczy pogodę w połowie świata. Dziwi mnie, że dachu nie zerwało na tym zrujnowanym motelu. Gałęzie pukają w moje okna na znak, że już czas przejść do sedna. Nie myśl sobie, że to spisanie mojej opowieści, że to biografia życia jakiegoś starca. Nie chcę bawić się w takie dyrdymały, nie będą one przecież ważne, gdy oczy zgasną na wieki. Wyspowiadam się tobie, właśnie tobie, i wierzę, że mnie zrozumiesz. Z perspektywy czasu żałuję za to, co zrobiłem, dlatego to spowiedź. Żeby dostać rozgrzeszenie, trzeba żałować za swoje grzechy, prawda? Historia ta zaczyna się, gdy w wieku zaledwie 30 lat wyjechałem z posiadłości mej matki do Raymond Holt. Miałem tam wuja, który był gotów przyjąć mnie do swego szpitala na pozycję nauczyciela. Swoją pracę zacząłem na początku semestru. Pamiętam, że prowadziłem wykłady w szarej, smutnej auli. Były na temat serca, najbardziej pracowitego mięśnia. Wkoło, na drewnianych podestach, siedzieli mniej więcej moi rówieśnicy. W swoich burych notesach notowali każde moje słowo i wpatrywali się z zachwytem, jak z jednego ze skazańców wycinam jego pompkę i skazuję zakrwawionymi dłońmi na przedsionek czy komorę. Wśród wielu mężczyzn przepisujących w skupieniu moje słowa na papier i rysując pokracznie serce, dostrzegłem ją. Miała kruczoczarne włosy, związane w długi warkocz, ucięty na linii pośladków. Bladą cerę, jak śnieg, i wyróżniająca się czerwienią wargi. Przygryzała mocno dolną wargę. Pewnie to jej pomagało się skupić, by jak najdokładniej przerysować serce. Nazywała się Sophie. Dowiedziałem się tego, gdy przyszła do mnie z indeksem na zaliczenie. Sophie Durant! Wykrzyczałem ze swego gabinetu, a przez drzwi przemknęła się czarnowłosa myszka. Zaciskała w swoich drobnych dłoniach indeks, niespokojnie przebierając nogami. Miałem wtedy okazję się jej przyjrzeć lepiej, jej przerażonemu wzroku i zadartemu nosku. Wiedziałem, że będą z nią kłopoty. To ja, profesorze, odparła, pocierając grzbietem dłoni po bladym czubku nosa. Zdała. Nie pamiętam teraz na jaką ocenę, ale wydawała się, pomimo tego przerażonego wzroku, bardzo pewna siebie. Było to na swój dziwny sposób urocze. Po którymś z kolejnych wykładów stwierdziłem, że może ją zaproszę do kawiarni. Wiem, że był to głupi pomysł, ale aż żal było nie spróbować tak niewinnego ciała. Ku mojemu zaskoczeniu zgodziła się. Następnego dnia na ulicy Rewolucyjnej przy kawiarni Louisa czekałem w szarym garniturze na Sophie. Przyszła w golfie i kraciastej spódnicy, zaciskając przy piersi notes i podręcznik. Gdy podeszła do mnie, poprawiła okrągłe okulary środkowym palcem, dociskając je do nosa. Dzień dobry, profesorze. Rzuciła, kiwając głową. Zrozumiałem, że dla niej to nie miała być randka, a korepetycje. Otworzyła oszklone drzwi i weszła do środka. Stałem tam jeszcze chwilę z rozchyloną buzią, wiedząc, że nie będzie to, na co liczyłem. Sprawa nie była jednak jeszcze przegrana. Mogłem ją jakoś urobić.
Zamówiłem dla siebie kawę, a dla niej likier, w smaku nie pamiętam, ale mówiła, że strasznie słodki. Rozłożyła notatki na stole, a ja wcieliłem się w rolę korepetytora. Opowiadałem jej i tłumaczyłem precyzyjnie zagadnienia. Delikatnie, lecz coraz to bardziej, się do niej zbliżając. Od czasu do czasu założyłem za ucho jej lok, który opadał na okulary. Sophie uśmiechała się nieśmiało i rumieniła, gdy to robiłem. Kurczyła się w sobie, jakby już wiedziała, co chce zrobić. Uśmiechnąłem się do niej i spoglądałem niewinnie, acz zalotnie w jej brązowe oczęta. Wtedy najczęściej wgapiała się znów w kartki. Niestety, cały misterny plan popsuli inni studenci, którzy wparowali do kawiarni. Szlak by ich trafił, byłem wtedy o włos od zaciągnięcia i skosztowania jej ciała. Podeszła do nich, ale wiedziałem, że to jeszcze nie koniec, że to ja jako pierwszy spróbuję, jak ona smakuje. Gdy przychodził czas ferii, ponownie ją zaprosiłem. Było to już po śmierci mej matki. Posiadłość w takim wypadku stała kompletnie pusta. No jedynie służba wadziła, lecz gdy wysłałem ich na urlop, posiadłość nareszcie mogła być moją planszą gier. Stała w głębi lasu, nikt by nam nie przeszkadzał. Prowadziła do niej tylko jedna burkowa droga, która o tej porze leżała w śniegu. Zgodziła się ze mną przyjechać na ferie. Nie wiedziała o moich planach. Powiedziałem, że to będzie spotkanie integracyjne dla uczniów wielu uniwersytetów medycznych. Uwierzyła w mgnieniu oka. Gdy zajechała taksówką, od razu poczułem, jak cieknie mi ślina, lecz musiałem udawać niewzruszonego. Weszła przez dębowe drzwi, wpuszczając do środka trochę śniegu. Miała zaparowane okulary i przygryzała znów wargę. Przywitała się radośnie i nie była zdziwiona, że nie ma tu nikogo poza nami. Jakby przewidziała, że tak będzie. Zasiedliśmy do małego stołu, by było milej. Pamiętam, że wtedy podczas rozmowy wrzasnęła na mnie i skarciła dłonią za to, że pogłaskałem delikatnie jej nagie kolano. Ledwo mogłem się przy niej opanować. Przełykałem ciężko ślinę, wpatrując się w jej dekolt. Napijmy się wina, zaproponowałem, a ona kiwnęła głową na znak, że chce. Ten wcześniejszy krzyk zasugerował mi, że dziś się tego nie uda zrobić. Jednak nie mogłem się już wycofać, za dużo czasu na to czekałem. Do jej kieliszka na wysokiej stopce wlałem czerwone wino. Powoli patrzyłem, jak powoli sączy wino, a z tyłu głowy miałem, że to dobrze, że dodałem tam mocny wywar z waleriany. Trochę to trwało, ale po chwili zaczęła ziewać i chciała położyć się spać. Usnęła już, gdy ją prowadziłem do łóżka, plan wreszcie mógł dojść do fazy końcowej. Rozpiąłem łapczywie jej spódnicę, nie mogłem czekać dłużej. Gdy zanurzyłem się w niej, momentalnie wydała z siebie okrzyk bólu i strachu, ale nikt i tak jej nie mógł usłyszeć. Zaczęła się bronić, wymachiwać rękoma i wierzgać nogami, lecz jak padła na kolana i przytrzymałem jej ręce na plecach, nie mogła już nic zrobić. Płakała i krzyczała, prosiła, bym przestał, ale ja nie słuchałem. To, co się działo, było jak muzyka dla moich uszu. Zamknąłem ją w pokoju na drugim piętrze, by mieć pewność, że nie ucieknie. Ona jednak nie chciała uciekać. Było to dla niej zbyt ciężkie z tym żyć. Chyba. Nazajutrz była nadal w swoim pokoju, była spokojna i nie ruszała się. Wisiała. Powiesiła się na swoim warkoczu. Nie wiedziałem, co mam zrobić. W natłoku myśli pochowałem ją w lesie. Policja uznała ją za zaginioną. Niedługo później zwolniłem posadę profesora i zacząłem tułać się po świecie. Tyle lat trzymałem to w sercu, a teraz, gdy zamykam powieki, widzę ją
na swych włosach uwiązaną przy żyrandolu. Scenariusz Andrzej Arndt, czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.